Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie w moim programie O co chodzi. Z nowym rokiem spieszę Państwu donieść, że powstaje właśnie w Polsce nowa forma przemysłu, a może nowa forma cwaniactwa, a może nowa forma masowego wyłudzania od Skarbu Państwa w Polsce potężnych pieniędzy, tym razem za smog. Teraz znakomicie rozwija się przemysł molestowania seksualnego. Trzeba sobie przypomnieć, że się było molestowanym seksualnie przez księdza i ma się szansę uzyskać jakieś gigantyczne odszkodowanie, oczywiście od kurii. I ten przemysł tam rozwija się od paru lat, no ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Pojawiła się właśnie nowa gałąź takiego przemysłu, czyli przemysł smogowy. Przemysł smogowy, który pozwala zarobić potężne pieniądze z odszkodowań za smog. W 2015 roku pewien mieszkaniec Gliwic skierował do sądu bodaj rejonowego w Gliwicach pozew, domagając się od Skarbu Państwa odszkodowania za to, że oddycha powietrzem, w którym jest dużo smogu, i uzasadniał to tym, że smog narusza jego dobra osobiste. Sąd rejonowy w Gliwicach, który taki pozew otrzymał po raz pierwszy w swojej historii, nie wiedział zupełnie, co z tym zrobić, więc no trochę się wymigał, trochę zagrał na przedłużenie i zwrócił się do Sądu Najwyższego z tak zwanym pytaniem prawnym, czy smog, zanieczyszczone powietrze narusza dobra osobiste. Sąd Najwyższy stwierdził, uwaga, że nie. I taką odpowiedź jako oficjalne stanowisko Sądu Najwyższego, jako oficjalna uchwała tam została opublikowana i nabrała od razu mocy prawnej. I mogło się wydawać, że tego dżentelmena sąd rejonowy w Gliwicach wyśle na drzewo, oddali jego roszczenia i każe mu jeszcze płacić koszty sądowe. I tak się rzeczywiście stało, ale ów dżentelmen nie oddał za wygraną i odwołał się do sądu okręgowego w Gliwicach. Sprawa w sądzie okręgowym w Gliwicach trafiła do referatu niezawisłego sędziego Artura Rzymełki i tenże sędzia Artur Rzymełka po rozpoznaniu odwołania, apelacji, wydał wyrok iście Salomonowy, bo stwierdził, że rzeczywiście, jak stwierdzi Sąd Najwyższy, nie stanowi to naruszenia dóbr osobistych, że dżentelmen oddycha powietrzem, w którym jest smog, ale doznał innej krzywdy. Doznał krzywdy w postaci naruszenia mieszkania, bo jego mieszkanie, prawda, funkcjonuje w miejscu, w bloku otoczonym przez powietrze, w którym jest smog, czegoś tam jeszcze. I wprawdzie zdrowie nie jest dobrem osobistym, ale coś tam innego jest dobrem osobistym i w związku z tym zasądził 30 tysięcy złotych odszkodowania. Wyrok jest prawomocny. Wskutek tego wyroku, jego uprawomocnienia się i decyzji Sądu Najwyższego, każdy, kto chce od państwa wydębić jakieś pieniądze, może po prostu iść do sądu i, powołując się na wyrok niezawisłego sędziego Rzymełki, stwierdzić, że jego dobra, jeśli nie osobiste, to jakieś tam inne, zostały naruszone, bo oddychał powietrzem, w którym jest smog i w związku z tym należy mu się odszkodowanie. To odszkodowanie, jak wspomniałem, które zasądził niezawisły sędzia Rzymełka, wynosi 30 tysięcy złotych i kto je zapłaci? No zapłaci jest pozwany, a pozwany to w tym wypadku Skarb Państwa. A Skarb Państwa to my wszyscy podatnicy. Kwota, na jaką my podatnicy będziemy się musieli złożyć dla tego dżentelmena z Gliwic, no może nie jest jakaś wielka, bo jeżeli 30 tysięcy złotych podzielimy przez 20 czy ileś milionów Polaków płacących podatki, no to każdy z nas zapłaci jakąś tam ułamkową część grosza, w związku z czym nawet tego nie zauważymy w swoich portfelach, no ale przecież nie o to chodzi, bo to już nawet pal licho ten jeden wyrok w Gliwicach. Problem jest gdzie indziej. Problem jest w tym, że za tym szacownym dżentelmenem, którego ja nazwiska nie podaję tutaj, bo zaraz by mnie zaczął ścigać Rzecznik Ochrony Danych Osobowych, pójdą tysiące, dziesiątki tysięcy, a może nawet setki tysięcy cwaniaków, bo to jest okazja, żeby wydębić od Skarbu Państwa Polskiego pieniądze. Za co? Za to, że Skarb Państwa
no nie wiem, nie oczyścił powietrza, doprowadził do smogu, etc., etc. No już prawnicy sobie, prawda, rączki zacierają, bo to tylko wystarczy skorzystać z tych uzasadnień i tych kruczków prawnych, które w wyroku niezawisłego sędziego Rzymiałki się znalazły i będzie można otworzyć prawdziwy przemysł smogowy, to znaczy kierować dziesiątki, setki tysięcy pozwów przeciwko Skarbowi Państwa, domagając się odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych, czy czegoś tam innego, czy zdrowia, bo to chyba o zdrowie panu sędziemu Rzymiałce chodziło, z powodu smogu. No, jakby to Skarb Państwa, czyli my wszyscy podatnicy bylibyśmy winni temu, że w Gliwicach jest smog. Smog oczywiście jest problemem i należy go rozwiązać, no ale no, na litość boską nie można przecież prowadzić do paranoi takiej, że kto czuje, nie wiadomo na jakiej podstawie, że jego dobra osobiste zostały naruszone, czy prawo do zdrowia, czy prawo do czegoś tam, bo jest smog, żeby od razu dostawał od państwa odszkodowanie. No to spowoduje właśnie to, co spowodował przemysł molestowania seksualnego, że jeden wyrok zasądzający odszkodowanie otworzył lawinę pozwów, która zalała polskie sądy i tak samo będzie w tym przypadku. Proszę państwa, przecież skutki tego będą dwa. Pierwszy to jest taki, że sparaliżowane już, niewytrzymujące naporu, nawału spraw polskie sądownictwo zostanie już zupełnie pogrążone w otchłani papierologii, no bo jeżeli za tym dżentelmenem z Gliwic pójdzie w każdym województwie po kilkanaście tysięcy ludzi, a no przecież takich, którzy chcą od państwa pieniądze dostać za darmo, no to przecież nie brakuje, no to sprawy już nie będą trwały latami, tylko dekadami. I może tutaj dojść do prawdziwego paraliżu polskiego sądownictwa, bo wskutek potwornego nawału spraw już de facto będziemy po prostu, nie będziemy mogli sobie niczego wysądzić i sprawy nie tak jak teraz po kilka lat będą trwały po kilkadziesiąt lat i jakby przestanie w ogóle sądownictwo spełniać swoją rolę. Ale drugi skutek to będzie taki, że my podatnicy z naszych pieniędzy będziemy tysiącom cwaniaków wypłacać odszkodowanie. No niech będzie po 30, po 40, po 50 tysięcy. To 50 tysięcy dla Skarbu Państwa to nie jest duża kwota, ale jeżeli po takie odszkodowania pójdzie już nie jeden dżentelmen z Rybnika, tylko na przykład 100 tysięcy takich dżentelmenów we wszystkich zakątkach Polski, to 30 tysięcy razy 100 tysięcy to już są kwoty potężne. A jeżeli pójdzie pierwsze 100 tysięcy, no to zaraz ruszy drugie 100 tysięcy ludzi i będziemy, prawda, wszystkim im płacić z naszych pieniędzy, no bo przecież Skarb Państwa nie ma innych pieniędzy niż pieniądze zabierane nam w podatkach. Poza tymi dwoma ważnymi rezultatami będzie niestety jeszcze trzeci, moralny, to znaczy wydźwięk tych spraw będzie taki, że nie trzeba pracować, nie trzeba, prawda, do wszystkiego dochodzić uczciwą, ciężką pracą, ponosząc ryzyko, tylko trzeba pozywać Skarb Państwa, trzeba być cwaniakiem. Mam nadzieję, że ten idiotyczny wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach zostanie uchylony przez Sąd Najwyższy, a pan sędzia Rzymełka zostanie odsunięty od orzekania za wydawanie kretyńskich wyroków. Ja nie chcę w tym momencie dochodzić, czy pan sędzia Rzymełka zrobił to z głupoty, czy pan sędzia Rzymełka zrobił to dlatego, że jest w frakcji tych sędziów tego stowarzyszenia, które się buntuje przeciwko panu Ziobrze. To w ogóle mnie w tym momencie nie interesuje. Mówię tylko o konsekwencjach, jakie wynikną z tego durnego wyroku. Oby zostały one zastopowane przez Sąd Najwyższy. Dziękuję państwu serdecznie. Do zobaczenia.